Powiem Wam krótką historię. Platforma Obywatelska i Niemcy. Tego gościa możecie już kojarzyć, bo to on zatrudniał jako swojego pełnomocnika Krzysztofa Falińskiego, pedofila, ale tej pani pewnie nie kojarzycie, a jest to osoba warta zdecydowanie uwagi. To pani Manuela Szwesik, premier Maklemburgii. Pani Manuela, jako członkini partii, do której należy również Gerhard Schroeder, prowadziła ścisłą politykę współpracy z Federacją Rosyjską. To ona stoi za tą paraekologiczną fundacją, która za pieniądze Gazpromu miała robić dobry PR koło Nord Streamu. Teraz jej rząd protestuje przeciwko powstaniu portu kontenerowego w Świnoujściu. To właśnie z nią politycy opozycji chcieli w 2019 roku według niemieckiej gazety Nordkurier budować ze Szczecina polsko-niemiecką aglomerację. Sprawę wówczas bardzo mocno nagłośniłem. A wówczas Geblewicz atakował nas, że podbudzamy antyniemieckie.